siedzi? Słucham? Dlaczego pan tu siedzi? Taki piękny plac. Taka ładna pogoda. Niechże pan wyjdzie, no. Ja? Proszę wyjść. Ale proszę, ja? Tak, niech pan wyjdzie. Proszę wyjść. Proszę pana, no proszę. No, no już, no. Co pan? O co pan chodzi? Kim pan jest? Ja jestem człowiekiem z ulicy. Jestem człowiekiem z ulicy. I widzę, że jest taka ładna pogoda. Taka, no co pan liczy? Ładny plac, zabytkowy, a pan siedzi w samochodzie. Właściwie. Liczę na to, że pan wyjdzie z tego oto pojazdu i przejdzie się kawałek. Nawet w jakim celu? Po prostu, żeby przejść się. Żeby docenić piękno otaczającej przyrody. Pana, ja pana nie rozumiem najwyraźniej. Proszę pana. Proszę pana. Proszę pana, ja pana nie rozumiem i mi się wydaje to dziwne. Dziwne? Przepraszam, czy ja się panu wydaje dziwny? Bo możemy przejść do nowego trybu naszej znajomości, który jest... Jest pan dziwny, nie ukrywajmy. Możemy jest pan cholernym dziwakiem. Możemy przejść do kolejnego trybu naszej znajomości, zwanego potocznie bijatyką. Pana, ja się chowam już. Niech mi pan da spokój. Niech mi pan... Nie słyszę, co pan do mnie mówi. Nie słyszę, co pan do mnie mówi. To jest forma niewolenia. Nie słyszę, co pan do mnie mówi. Proszę pana, gdzie się pan... Gdzie te łapska? Co pan wyobraża sobie? Przepraszam pana bardzo. Niech pan da mi spokój, niech pan zamyka te cholerne drzwi. Ja nie będę z panem rozmawiał. Ja nie będę z panem rozmawiał. Co pan robi, proszę pana? Gdzie pan wsiadł? Proszę pana, co pan robi? Proszę pana, ja... Proszę pana, to jest mój kluczyk, jak go pan zabrał? Zabieram go, proszę mnie ścigać. Pan jest uzależniony od siedzenia w samochodzie. Proszę pana, ja... tutaj po tym placyku już dłuższą. Proszę pana, każdy ma swoje problemy, tak? Każdy ma swoje problemy. Właśnie, że nie. Proszę pana, ja mam problem siedzenia w samochodzie, tak? Ja muszę siedzieć w samochodzie. Nie, nie musi pan siedzieć. Ja muszę siedzieć w samochodzie. Może pan wyjść. Komuna się już skończyła. W ogóle dlaczego pan tu siedzi? Nie wiem, proszę pana. No niech się pan, niech pan wyjdzie i niech się pan dowie. Nie, proszę pana, ja nie mogę wyjść. Ja się boję, ja mam strach przed ulicą. Panie, wyłaź pan. Panie, co pan robisz? Panie, daj pan mi pan spokój. Panie, wyłaź pan i nie dyskutuj pan ze mną. Idziemy na piwo. Gdzie pan chcesz iść? Nie wiem, no gdziekolwiek, no na piwo. Pana, kupić buty, proszę no. Pana, proszę, jest już interwencja na pana. Jest interwencja na pana. Gdzie pan buty? Gówno mnie to obchodzi. Tu są buty, proszę bardzo. Idziemy pan znowu przed mnie. Nie, proszę pana, ja nie mogę. Ja wsiadam. Nie, to ja będę siedział. Gdzie pan wsiadasz? Proszę pana, nie pan wreszcie zrozumie jak człowiek człowieka, że ja po prostu nie, wyjdę nie mogę. Dopóki pan stąd nie wyjdzie. Proszę pana, ja nie mogę wysiadać z samochodu. Może pan nie mogę. Ale już zapewniam pana, drogi panie, że pan może już samochodu. Proszę pana, pieprzymy już 4 minuty bez sensu, wie pan? Panie, gówno mnie to obchodzi. Proszę pana, ja panu powiem wyraźnie. Gówno mnie pan obchodzi. Co pan w ogóle, czego, na co pan liczy? Czego pan ode mnie oczekuje? Na co ja liczę? Na co ja liczę? Na co? Nie wiem, prawdziwie. Daj mi pan spokój! Jasna cholera, wydzielaj stąd! Wydzielaj stąd! Raz! Nie! Wysiadaj stąd! Wysiądę tylko w przypadku, kiedy pan stąd wysiądzie. Oto tragizm, jaki spotyka ludzi 22 wieku. No właśnie. To jest tragiczne. Pan jest naprawdę w tragicznej sytuacji. Proszę pana, ja... Dlatego, że pana durny mózg nie pozwala panu wyjść stąd. Natomiast człowiek ulicy, człowiek, który wszedł, wyciągnął do pana dłoń, żeby poprawić pana los, zamiast siedzieć w tym gównianym samochodzie, notabene. To żeby pan wyszedł, obejrzał sobie placyk, oparł się o latarnię, odkręcił hydrant. Panie, spieprzaj pan z tego samochodu. Wie pan co? Wie pan co panu powiem? Głupiś pan. Panie, czekaj pan. Panie, czekaj pan! Panie! Proszę pana, niech się pan nie gniewa już. Proszę pana, no proszę pana najmocniej.